Tak króciutko tylko, jeżeli chodzi o rynek polski. Proszę Państwa, rok 2017 zakończył się dla nas bardzo dobrymi wynikami, jeżeli chodzi o same Deutsche SDF Polska. Firma lokalnie, że tak powiem, przy obrotach ponad 160 milionów złotych wygenerowała zysk ponad 7 700 000 złotych, więc naprawdę wyniki finansowe bardzo dobre. Udało nam się również osiągnąć bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o pozycję rynkową. Oczywiście mamy wszyscy świadomość, że te wyniki zeszłoroczne były troszeczkę zafałszowane, jeżeli chodzi o tak zwany MADE Regulation. Tak czy owak, tak samo jak i my, jak i inni konkurenci, no, odnosimy się do tego, co jest oficjalnie dostępne. Tak? Także wracając do rynku polskiego, biorąc pod uwagę te dane oficjalne, które są dostępne, jak Państwo wiecie, na początku roku mieliśmy troszeczkę perturbacji z dostępnością tych wiarygodnych źródeł, natomiast te, które ostatecznie zostały potwierdzone, dowiodły tego, że marka Deutzfar, że tak powiem, była marką numer 3, jeżeli chodzi o producentów zachodnich i jeżeli chodzi o rejestrację, także dla nas jest to duży sukces. 1162 traktory zarejestrowane w roku poprzednim, prawie 11%, dokładnie 10,85% udziału rynkowego. To jest bez wątpienia nasz sukces i jesteśmy z tego naprawdę dumni. Chcemy kontynuować oczywiście naszą działalność w sposób skuteczny i w sposób przynoszący wyniki, których oczekujemy. Oczywiście ten rok zaczął się dla nas troszeczkę może gorzej, dlatego że niestety nie udało nam się w sposób płynny zapewnić zastąpienia naszego podstawowego produktu, czyli produktu ciągnika serii Agrolux nowym produktem serią 4E, ale już w tym miesiącu dostajemy bardzo pokaźne ilości maszyn na rynek polski i myślę, że już od maja, a na pewno od czerwca będziemy tutaj w rankingach, jeżeli chodzi o dzieło rynkowe, wzrastać. Oczywiście nie chcemy tylko, żeby nasza pozycja na rynku była oparta na ciągnikach tych mniejszych mocy. Widzimy, co się dzieje, że tak powiem, jeżeli chodzi o pozostałe segmenty rynku. Oczywiście mamy świadomość, tak samo jak i Państwo, że ten rynek pomiędzy 50 a 120 koni jest rynkiem dominującym, bo on reprezentuje jakieś 70%, prawie 70% potencjału całego rynku. Natomiast chcemy również rozwinąć naszą pozycję w segmentach wyższych. Stąd też wprowadzone przez nas akcje handlowe w tym roku. Myślę, że pierwsze efekty, pierwsze sygnały są bardzo pozytywne. Myślę, że też pomoże nam to w odzyskaniu pewnych udziałów rynkowych również w tych mocach większych. Jak Państwo wiecie, nie jesteśmy najtańszą marką na rynku, a rynek jest bardzo specyficzny, bardzo czuły, jeżeli chodzi o cenę, więc musimy tutaj, że tak powiem, jakby używać oręża, który nie do końca jest najłatwiejszy, takiego, który używają nasi konkurenci, że powiedzmy sobie cena. My musimy tutaj bazować na potencjale marki, na pozycji marki, na, że tak powiem, cechach charakterystycznych. Także, ale bez wątpienia jest to naszym celem, jest to, że tak powiem, wkomponowane w naszą strategię na ten rok, aby również zaistnieć jeszcze bardziej w tych segmentach wyższych. Tak więc podsumowując troszeczkę, jeżeli chodzi o samą strategię dotyczącą ciągników, oczywiście naszym podstawowym celem jest skuteczne zastąpienie serii Agrolux nowym produktem 4E, który tak naprawdę, tak jak powiedziałem, już w masowej ilości będzie do nas dostarczany już w tym miesiącu. Wzrost udziału w tym segmencie 120-140 koni. Tutaj bardzo liczymy na nasz nowy produkt, na serię 6 PowerShift, która tak naprawdę niedawno została wprowadzona. Myślę, że to jest jakby produkt bardzo dobrze dopasowany do potrzeb rynku polskiego. Zresztą mamy już pierwsze sygnały, że naprawdę dobrze się wkomponowuje w oczekiwania klientów i ci pierwsi nabywcy, którzy gdzieś tam zdecydowali się, że tak powiem, te produkty nabyć, są zadowoleni. Cały czas pracujemy, to co powiedziałem, nad tymi większymi segmentami, jak to się nazywa, te produkty flagship. Tutaj oczywiście ta strategia jest oparta na bardziej zindywidualizowanej ofercie, czyli indywidualne podejście do każdego klienta. Tak jak zawsze, to jest zupełnie inny segment, inne oczekiwania. Tutaj bardziej trzeba bazować na relacjach, powiedzmy sobie, z klientami. To jest to, nad czym również pracujemy z naszymi dealerami. Uczulamy ich, że taka właśnie w tym kierunku, jeżeli chodzi o ten produkt, ich praca powinna być skierowana. I to, co jest dla nas najbardziej istotne, Państwo również pewnie zauważyliście, że od jakiegoś roku, półtorej nastąpiła duża zmiana, jeżeli chodzi o wizualizację naszej sieci dealerskiej, o podejście naszych dealerów. To jest ten, że tak powiem, element z naszej strategii, który jest najbardziej istotny, czyli jak najbardziej, że tak powiem, sprofesjonalizowanie naszych dealerów, naszych partnerów handlowych, którzy tak naprawdę reprezentują nas w oczach klientów.
do oczekiwań, które odpowiadają odpowiedniemu poziomowi. Także to, co było jeszcze, nie wiem, 3-4 lata temu widoczne, już w chwili obecnej nie ma miejsca. Nasi dealerzy są dedykowani tylko dla naszego brandu. Tylko i wyłącznie, że tak powiem, współpracują z klientami, którzy są zainteresowani maszynami produkowanymi przez nas. Jest pełna współpraca, pełna, że tak powiem, wizualizacja zgodna z tak zwanym corporate identity, czyli wymaganiami korporacyjnymi. To wszystko w sposób pozytywny, że tak powiem, jest również przekazywane na odczucia klientów, którzy widzą w naszych dealerach jeszcze bardziej profesjonalnych partnerów, są w stanie im zaufać, są w stanie, że tak powiem, związać się z nimi, jeżeli chodzi o projekty inwestycyjne, i to jest to, o co nam chodzi. Także na pewno zależy nam na jakości, a nie na ilości. Pracujemy nad profesjonalizacją naszej sieci dealerskiej i nasi dealerzy wiedzą, że jeżeli chcą jakby dalej kontynuować z nami tą, mam nadzieję, skuteczną podróż w przyszłość, okraszoną sukcesami, muszą również wykazać się najwyższym poziomem profesjonalizmu. Nie zamierzamy tutaj absolutnie zwiększać ilości naszych partnerów. Będziemy szukać tutaj miejsca do tego, żeby ich działalność była jak najbardziej profesjonalna, żeby odpowiadała temu, co po prostu oczekuje teraz klient. Jeżeli ktoś z Państwa popatrzyłby na wyniki rynkowe, na rejestrację początku roku, no to oczywiście zanotowałby, czy zauważyłby spadek udziałów rynkowych reprezentowanej przez nas marki Deutzwar. Natomiast tak jak powiedziałem, wynika to głównie z opóźnień, jeżeli chodzi o dostawy. Pomimo tego, jak widzimy, od początku roku gdzieś tam systematycznie rośniemy. Na koniec kwietnia, z tego co pokazuje nam tutaj dane rejestracyjne, pokazują, ten nasz udział rynkowy jest na poziomie prawie 7%, co bez kluczowego produktu dla rynku, który reprezentuje, dla segmentu, który reprezentuje 70%, i tak jest dobrym wynikiem. Tak czy owak, świadomi tego, że troszeczkę, że tak powiem, straciliśmy tego początku roku, cały czas liczymy na to, że uda nam się ten udział rynkowy dwucyfrowy utrzymać w tym roku. Takim naszym celem minimum to jest 11%. I mam nadzieję, że uda nam się to osiągnąć, co oznacza przy obecnych jakby projekcjach, jeżeli chodzi o rynek, sprzedaż na poziomie około 1000-1100 ciągników. Mamy dobre zaplecze, jeżeli chodzi o portfel zamówień, także czekamy tylko po prostu na dostawy. Zmienia się nasza sieć dystrybucyjna na bazie informacji, które my dostarczamy, i wymagań. My również się zmieniamy, stąd ta nowa siedziba. Jestem przekonany, że również dla naszego zespołu tutaj SDF w Polsce jest to dodatkowa motywacja również do osiągania dalszych sukcesów. Mamy bardzo zmotywowaną załogę, dobrą załogę profesjonalną. Niedużą, ale naprawdę robiącą bardzo dużo fajnych rzeczy, więc naprawdę liczymy na to, że te wyniki będą cały czas bardzo pozytywne.